tego Pucharzy, no cóż więcej powiedzieć, lubi tutaj skakać. Thomas Lidhardt, niegdysiejszy zwycięzca turnieju 4 skoczni. Thomas, wie willst du dich heute? Heute Continental Cup, gestern das war die Weltcup. Wie sind deine Pläne für die Zukunft? Wczoraj to był zawodnik, który występował w Pucharze Świata, teraz Puchar Kontynentalny. Jak widzi swoje dalsze plany w tym sezonie? Sehr, sehr gut. Mir liegt die Chance sehr gut. Ich mache sie sehr gerne, bin sehr gerne in Zakopane. Die Stimmung ist auch immer sehr, sehr gut. Und meine Pläne für die kommende Rechnung ist auch, dass sie so weit im Aufbau gehen. Czyli zamierza skakać tak daleko, jak uczynił to dzisiaj. Skocznia w Zakopanem oczywiście w Ulęży, atmosfera zakopiańska bardzo mu się podoba. Także congratulations Thomas for the second place. Second place jest Zakopane. Miejsce trzecie i to na start. Pierwszym wreszcie mamy reprezentanta Polski na podium, Jan Ziobro. Najpierw wielkie brawa, Janek. Wczoraj było bardzo blisko dla Klimka Muranki. Klimkowi dzisiaj się nie powiodło, ale, że tak powiem, no zrobiliście swoje. Podium podczas Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem jest w twoich rękach. Trzecie miejsce. Jak się czujesz? Fajnie. Chciałbym podziękować też wszystkim kibicom, którzy przyszli na stację, że dopingują nas cały czas, że są z nami mimo tego ciężkiego sezonu. Ogólnie Zakopane sprawia się dobrze. Dobrze, że chociaż dzisiaj udało się zdobyć to podium, szkoda Klimka. No dzisiaj warunki go wyeliminowały, ale takie są skoki i walczymy na to. Jan Ziobro, Nizora Cicując, naprawdę gratulujemy za fantastyczny występ dzisiaj w Zakopanem. Janek, życzymy Ci, aby dalsze występy w Pucharze Kontynentalnym, ale i przyjście do Pucharu Świata, końcówka tego sezonu była taka, jaką sobie marzysz, czyli cały czas do przodu i coraz dalej.